Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to FM Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Mówimy o tym, że przeto upodobało się Bogu zbawić świat przez głupie też zwiastowanie, no bo to, że Bóg prostaczków wybrał, to pierwsze, a to, że głupie zwiastowanie, to drugie, no bo komu to przyszłoby się głosić? Teraz, proszę Państwa, na mszach katolicy chytrzy mówią o głoszeniu. No ale jak ja 30 parę lat głoszę Ewangelię o Królestwie Bożym, to zastanawiam się tylko, co ci katolicy by głosili? O czym oni by mówili? Jak oni pojęcia zielonego nie mają na temat Bożych myśli, Bożych planów, które są wyłuszczone na kartach Pisma Świętego. Mnóstwo, całe mnóstwo, że jak Bóg reaguje na żonę Lota, jak Bóg reaguje na Akana, na jego rodzinę, którzy ukradli, którzy zabrali, jak Bóg zapatruje się na mamonę niesprawiedliwości. Czym jest mamona niesprawiedliwości? Wszystko jest opisane w Biblii na przykładach, bo przecież było kiedyś tak, że Bóg Jahwe pozwolił nawet wynieść złoto z Egiptu starożytnego, czyli jakby ukraść nawet. Ale widzicie Państwo, mentalność ludzka się zmienia i z dnia na dzień człowiek sam myśli inaczej, a tu jeszcze są myśli Boże. Także dziękujemy parom o 6 stycznym, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. Tutaj właśnie usuwanie świętości. Ta makieta jest przewodnią makietą jako główny punkt w wizualizacjach naszego radia. Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra. I tutaj to kółeczko takie, proszę Państwa, jest w tym jajku i pokazuje drugie przykazanie. Nie będziesz czynił obrazu rytego. To, co Kościół katolicki usunął. I pomimo, że powołuje się na cały dekalog, że Polska jest oparta na dekalogu i że och, i że ach, a niestety przykazanie o sabacie spadło na inne miejsce. 10. przykazanie zostało podzielone na dwie części. Dlaczego? Dlatego, że wybyło drugie przykazanie. Proszę Państwa, drugie przykazanie: nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie, w górze, co jest na ziemi, nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył, gdyż ja, Jahwe, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do 3., 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a czyniący miłosierdzie tysiąc i tak dalej, że Bóg jest bardziej miłosierny niż taki, który karze. Także proszę Państwa, no takie to jest ciekawe. Gdybyście mogli choćby do takich adwentystów pójść, pogawędkę się wdać, pogaduszki, proszę bardzo, zapraszamy. Zapraszam też do baptystów, którzy by Wam mogli powiedzieć, że baptizo to jest pogrążenie w wodzie i że baptizo to jest chrzest, któremu to poddał się zabiegowi Mieszko I w 966 roku, trzykrotnie dając się pogrążyć całkowicie w wodzie, bo baptizo to jest pogrążenie. Mieszko I, czytaj,